Cześć kochani, z tej strony Wiksa i tak, jeszcze nie umarłam, a po prostu mam sesję na studiach i dlatego tak rzadko nagrywam. Ale spokojnie, niedługo mi się kończy i znowu będziemy pluć na seriale. A tak na serio, żeby Wam nie truć, a od razu przejść do odcinka, dzisiaj pogadamy sobie o tym, jakie wrażenia możemy wysnuć po całkowitym wyjściu serialu Netflixa, czyli Wings Saga Przeznaczenie. Bo wiecie, co mnie bardzo ucieszyło, pierwszy odcinek o tej tematyce przyjęliście mega fajnie i pojawiło się dużo komentarzy, też dużo osób pytało, czy będzie drugi odcinek po wrażeniach, kiedy już ten serial wyszedł. Zatem ja spełniam Wasze prośby i macie. Dlatego lecimy z tematem i zapraszam Was na odcinek, gdzie będziemy pluć znowu na Wings. If you desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire winners. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is ablaze. Time to start in the stars. When I'm cloudborn, I fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven, wings. If your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire winners. Wings, with a new kid on the block, with each other's dearest friends. With a feeling we can take. Mam nadzieję, że tym nostalgicznym intro przypomnieliśmy sobie trochę dobre czasy, bo ja pamiętam jeszcze jak chodziłam do podstawówki, to właśnie była ta moda na Wings, chyba nawet były też jakieś karteczki, które się zbierało. Nie pamiętam tylko, czy to było z Wings też, bo na pewno było z Witch, ale każda dziewczynka praktycznie chciała być jakąś tam czarodziejką z tej bajki. Ja pamiętam, że zawsze lubiłam właśnie bardzo Stellę, aczkolwiek był też wielki hype na Bloom. No i naprawdę czarodziejki to wtedy było coś, jakby jeżeli znałaś Wings, to na pewno wiedziałaś, że w podstawówce byłaś kimś. Pamiętajcie tylko, że Przeznaczenie Saga Wings był to serial, który opierał się na Wings, tej kreskówce, ale nią jednak nie był. Z tego też względu, że był budowany w bardziej mrocznym klimacie. No i dostaliśmy 6 odcinków, które tak naprawdę w całkowitym połączeniu tworzą serial, który możemy polubić lub zhejtować. I są tylko te dwie opcje. Już Wam tłumaczę, z czego to wynika. Przez to, że wszyscy spodziewali się, że serial aktorski będzie wiernym odzwierciedleniem starej bajki, to nastąpiło też większe rozczarowanie. Bo wiecie, spodziewaliśmy się jednak takiej bardziej wiernej adaptacji, takiego też klimatu, który będzie nawiązywał do naszego dzieciństwa, a jednak Netflix stworzył bardzo mroczny serial dla osób powyżej 16 roku życia, co jednak widniało pod szyldem starej, dobrej kreskówki i przez to fani po prostu poczuli się lekko oszukani, zawiedzeni. No i z tego wyszedł jeden wielki miszmasz. Czyli tak naprawdę wyszedł nam kolejny serial młodzieżowy w stylu Sabriny i Riverdale, tylko trochę bardziej okrojony, bo naprawdę tam akcja dzieje się praktycznie tylko w tej szkole. Znamy też tam kilka postaci pobocznych, ale one są dosłownie bardzo mocno okrojone. Sceneria tak samo, macie tylko kulisy szkoły i lasu, który otacza, no tą właśnie szkołę. W serialu zabrakło Tekny, nie mieliśmy Flory, aczkolwiek było tam wspomniane, uwaga spoiler, jeżeli nie oglądaliście, to sobie przełączcie albo włączcie filmik później, żeby potem nie było w komentarzach, że ja Wam zaraz popsułam całą radość oglądania. Tam było powiedziane, że Tera jest kuzynką Flory, więc możliwe, że te postacie, które nie były w pierwszym sezonie, to one powrócą. Pamiętajmy, że Netflix dał tylko 6 odcinków pierwszego sezonu. To jest naprawdę bardzo mało, a było widać, że serial dopiero się rozwija. Ale dobra, przechodząc do sedna, co możemy powiedzieć o tej produkcji Netflixa? No przede wszystkim, jeżeli nie podeszło się do tego z otwartą i świeżą głową, to się zawiedziecie.
Zdecydowanie, bo to nie jest taki serial, jakiego się spodziewaliśmy i z tego wynikało to rozczarowanie, jak już Wam powiedziałam. Aczkolwiek, jeżeli odgrodzimy się od tego, co znaliśmy z Wings, to naprawdę serial jest całkiem okej. Jest pod względem fabuły okej oraz pod względem treści jest taki bardziej mroczny i mi się wydaje, że dla osób nastoletnich czy dla młodzieży będzie fajną odskocznią od rzeczywistości i powinien się im spodobać. Bo opowiada po prostu o dziewczynie, o Bloom, która okazuje się czarodziejką ognia, ma magiczne moce i trafia do zaczarowanej szkoły Alfei, aby te moce ogarnąć. Ma też tam swoją mroczną przeszłość, która wiadomo jest bolesna, wychodzi potem dalej w fabule. Dziewczyny muszą walczyć jeszcze przy okazji ze spalonymi, czyli mutantami, które zagrażają tej szkole. Mamy tam też takie elementy romansów, różne zagadki, przemoc. Krew też jest akurat bardzo dobrze pokazana, a wiem, że Wy też lubicie krew. Co jeszcze bardzo mi się rzuciło w oczy, czyli to, że serial budowany jest właśnie na takiej zasadzie typowej młodzieżówki. No fanserwis, naprawdę. Znowu gołe klaty, znowu żarty o seksie, nie żeby mi jakoś one przeszkadzały, ale to są takie typowe zabiegi po prostu, które mają przyciągnąć specyficzną widownię, no czyli głównie młode osoby. Bo serio, to ile razy Riven tam jest pokazany bez koszulki, wiecie, te wszystkie zrzuty ekranu na seksownych wojowników, no to są jednak takie typowe zabiegi, które mają nasze oko zawiesić. No i tam wiecie, podteksty. Serio, tam było tyle podtekstów, nawet kiedy ich nie musiało być. I to wszystko tylko, aby zwiększyć oglądalność. Czyli tak mówiąc konkretnie, na jakieś ambitne arcydzieło się to nie zapowiada, ale na hit kasowy i Netflixa już tak. Bo oko przyciąga, fabułę jakąś ma i myślę, że danej części widowni się po prostu spodoba. Główną rolę, czyli Bloom, grała Abby Cohen, czyli aktorka, która zagrała również w serialu Chilling Adventure of Sabrina, rolę Dorcas. I powiem Wam, że trzeba dziewczynę pochwalić, bo na początku zupełnie się nie ogarnęłam, że Dorcas to jest nasza Bloom. A to chyba tylko znaczy, że faktycznie dziewczyna może być dumna ze swojego młodzieńczego debiutu w aktorstwie. Jeszcze myślę, taka ciekawostka, która też Was zainteresuje i jest takim swego rodzaju smaczkiem. Głosu do polskiej wersji językowej, do dubbingu, Bloom użyczyła Marta Czarkowska, czyli dziewczyna, która zaczynała w 2013 roku od takich fandubów z My Little Pony, takich prostych scenek, wiecie, bardzo amatorskich, ale ciężką pracą faktycznie osiągnęła sukces. Pojawiły się potem role w kreskówkach, serialach, zagrała nawet epizodyczną rolę w Wiedźminie, potem dostawała coraz większe role, no i możemy ją teraz oglądać na dużym ekranie na Netflixie w roli naszej Bloom. Jeśli byście chcieli właśnie więcej poglądać Marty, zostawiam Wam linka do jej kanału i również kilka filmików, bo myślę, że powinniśmy wspierać naszych polskich twórców, tym bardziej, że dziewczyna ma świetne portfolio i ja jeszcze ją pamiętam właśnie z YouTube'a, jak była Twilight, tak ona na początku odgrywała Twilight i było to bardzo amatorskie i świetnie się ogląda właśnie takie osoby młode, które spełniają się w swojej pasji, mało tego, które po prostu również osiągnęły jakiś sukces zawodowy. Kolejną taką fajną sprawą jest postać Beatrix, czyli antagonistka, zupełnie nowa postać w serii. Beatrix. Wiecie, to może być takie nawiązanie do Trix z pierwowzoru bajki, ale jeszcze nie do końca wiemy, czy Trix jest faktycznie odzwierciedleniem Beatrix, czy może po prostu jest to zupełnie nowa bohaterka, ale na pewno twórcy jakieś powiązanie pomiędzy nimi zrobili. Z tego względu, że nawet Beatrix ma moce takie połączone tych naszych złolek z bajki. Ale to już też, jak Wam mówiłam, to wyjdzie pewnie dopiero w kolejnych sezonach, dowiemy się czegoś więcej, bo no obecnie to możemy sobie tylko gdybać. Teraz trochę w kwestii shipów w serialu. Głównym takim shipem, który nas zaskoczył, było to, że Muza nie była wcale z Rivenem, a dali jakąś nową postać brata Sama, czyli brata Terry, który zaczął się z nią umawiać, aczkolwiek gdy ten serial się skończył, to możemy też tam zobaczyć taką scenę, gdzie Riven rozmawia z Muzą, więc może to jest taki przedsmak tego, że ten romans pojawi się tak jak był w oryginalne, ale wszystko zobaczymy, z tego też względu, że no Riven miał jakieś tam uczucia i ciągoty właśnie do Beatrix. Kolejni są Bloom ze Skyem, wiadomo taki kanoniczny już ship. Sky na początku jeszcze był ze Stellą, tam jest mnóstwo właśnie intryg, które zaczyna Stella, bo jest zazdrosna tego Skya. Ogólnie to jest taki jeden wielki trójkąt miłosny, czasem po prostu aż śmieszny, ale no ciekawie się to ogląda, nie powiem. Wróżka natury, czyli Terra, też tam ma jakąś swoją miłość.
jest to pokazane tak bardzo nieśmiało i niewinnie w porównaniu do właśnie pozostałych dziewczyn. I chyba taką jedyną niezainteresowaną romansami obecnie bohaterką jest Aisha, która chyba bardziej od chłopaków po prostu kocha sport i kocha pływać. Co oczywiście też jest jak najbardziej okej, bo rzadko jednak możemy zobaczyć bohaterki, które nie występują z postaciami męskimi albo po prostu są indywidualistkami. No i co? Kilka słów podsumowania. Tak jak Wam mówiłam, serial nie jest wierną adaptacją kreskówki, trzeba do niej podejść z otwartą głową, bo się po prostu zawiedziecie. Aczkolwiek jako osobny byt może nas zaskoczyć. No, tak jak Wam wspomniałam, żadne to arcydzieło na razie się nie zapowiada i nie rodzi, ale fajnie się to ogląda, bo tak jak widziałam po komentarzach, jest dużo zwolenników, jest dużo przeciwników. Przeciwnicy argumentują to właśnie głównie tym, że jeżeli Netflix chciał zrobić jakiś serial w tym klimacie, to zamiast Wings mógł się zabrać za Witch, co wywołałoby o wiele mniej kontrowersji. I może faktycznie mają w tym argumencie rację, ale no, Netflix to Netflix, on się rządzi swoimi prawami. I zasadnicze pytanie, czy polecam Wam serial Saga Wings Przeznaczenie? Myślę, że tak, ale tak z tego względu, że fajnie to zobaczyć, jeśli się oglądało Wings, po prostu jest to coś nowego, zobaczyć jak wygląda ta starsza wersja. Natomiast, ale, no jeżeli jednak jesteście nastawieni na tą taką typową kreskówkę i przyzwyczailiście się do tej fabuły, która była poprzednio, to nie. No bo ona jest zupełnie inna, tak samo na przykład też nie wszystkie dziewczyny mają taką samą historię, jaka była w kreskówkach. Jest również wiele nowych postaci, miejsc. Aczkolwiek chyba tylko imiona są takie same, ale nie wszystkie. Mimo to fajnie to zobaczyć jako po prostu serial dla zabicia czasu, no bo czemu by nie? Jeśli nie widzieliście jeszcze poprzedniego, pierwszego filmiku o Wings, gdzie właśnie tam mówię o dokładnych różnicach pomiędzy serialem a bajką i też trochę o dramach, które fani wywołali wobec twórców, to tutaj zostawiam Wam link do filmiku, który możecie sobie obejrzeć w wolnym czasie. A ja, kochani, będę się z Wami żegnać i następnym tematem odcinka będzie trzeci epizod Helluva Boss. Także tą serię też lubicie, więc no, co mi pozostaje? Tylko po prostu sklepać materiał i wrzucić na YouTube'a. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia!